Witajcie w specjalnym odcinku przeglądu zjawisk niewyjaśnionych. Specjalnym, bo w związku z początkiem lata postanowiliśmy stworzyć odcinek wakacyjny. Będzie więc dziś trochę o podobno nawiedzonym miejscu wartym odwiedzenia, o statku duchów, paranormalnym zabytku dającym wielką moc, czy o syrenie w Bałtyku. Zapraszamy! Opowieści o statkach widmo czy nawiedzonych okrętach od dawna rozbudzają wyobraźnię ludzi. Niektórzy wierzą, że dusze ludzi, którzy zginęli na morzu czy oceanie, w pewnym sensie na zawsze pozostaną w odmętach wody. Jakiś czas temu głośno było o zabytkowym statku, który aktualnie służy jako muzeum. 33-letni mężczyzna nazwiskiem Tony Ferguson postanowił z samego rana odwiedzić muzeum. Niestety od początku czuł, że coś jest nie tak. Miał wrażenie, jakby ktoś go obserwował, pomimo faktu, że nikogo nie zauważył ani nie usłyszał. W czasie swojej wizyty mężczyzna nagrywał to, co znajdowało się na zabytkowym statku. Gdy wrócił do domu, odtworzył film i to, co zobaczył, go przeraziło. Ujrzał postać na obcasach i w płaszczu, pomimo faktu, iż Tony jest pewny, że był zupełnie sam. Na nagraniu także można zauważyć, że owa postać stopniowo się rozpływa. Czy faktycznie mógł to być duch? Piramida Cheopsa znajduje się w Egipcie w Gizie. Została wybudowana jako grobowiec władcy starożytnego Egiptu Cheopsa. Jednak naukowcy do dziś spierają się, czy mężczyzna został w niej w ogóle pochowany. Głównie jednak sądzi się, że faktycznie choć pochowano go w tej piramidzie, to ciało potem zostało zniszczone lub wykradzione ze względu na fakt, że piramida była wiele razy ograbiana. W 2017 roku naukowcy prześwietlili piramidę Cheopsa, co zaowocowało odkryciem ogromnych pustych przestrzeni. To zaskakujące odkrycie, bo jak wspominaliśmy wcześniej, piramida była wiele razy plądrowana i pomimo wielu pułapek, które zostały w niej zastawione, wszyscy myśleli, że złodzieje wynieśli z niej praktycznie wszystko, nawet ciało faraona, a teraz się okazuje, że piramida Cheopsa może kryć dużo więcej zagadek. Pojawiły się teorie, że gdzieś w piramidzie dalej spoczywa ciało władcy Cheopsa, przy którym dalej są jego wspaniałe skarby. Na temat piramid stworzono wiele niezwykłych tez. Niektórzy twierdzą, że piramidy to pryzmaty, których zadaniem jest koncentrowanie energii, którą posiadają gwiazdy. Ta moc jest nie tylko źródłem energii elektrycznej, ale nawet może być potężną bronią. Oczywiście wiedza o tym, jak skoncentrować energię gwiazd, ma pochodzić od obcych, którzy pewnego dnia przybyli na Ziemię. Wtedy ludzie mieli wziąć ich za bogów i ze względu na ich niezwykłą technologię myśleli, że posiadają oni nadprzyrodzone moce. Warto też wspomnieć, że istnieją ludzie, którzy twierdzą, że jedzenie, które znajduje się w piramidzie dłuższy czas, uzyskuje pozytywne właściwości dzięki niezwykłej energii. Nawet ludzie czy zwierzęta, będąc dłużej w piramidzie, mogą wyleczyć się z wielu chorób. Sprawę niezwykłej energii w piramidach wpływającej na ciała żywych istot badał badacz Antoine Bovis, który zbudował model piramidy Cheopsa i dokładnie na wysokości, gdzie znajduje się komora grobowa, w prawdziwej piramidzie Cheopsa umieścił ciało martwego kota i okazało się, że ciało kota nie uległo naturalnemu biologicznemu rozkładowi. Niezwykle znane były także eksperymenty amerykańskich naukowców, którzy podlewali rośliny wodą, która była przez pewien czas w piramidzie i w porównaniu z roślinami podlewanymi zwykłą wodą, te, które otrzymywały wodę z grobowca, rosły większe i bardziej bujne. Wykazano też, że jedzenie czy napoje, które były w piramidzie, dłużej zachowują świeżość, ale także ich smak staje się bardziej intensywny i o wiele lepszy. Syreny w mitologii greckiej były w połowie kobietami, a w połowie ptakami. Miały moc uwodzenia mężczyzn poprzez swój piękny śpiew. Hipnotyzowały ich, a następnie zjadały. Z czasem wygląd syren uległ całkowitej przemianie, co wyjaśnia jeden z mitów greckich, który opisuje wokalną bitwę syren z muzami, którą te pierwsze przegrały i za karę utraciły swoje skrzydła.
Następnie syreny ze świata nieba przyniosły się do wody i przystosowały się do życia w takim środowisku. Dalej zachowały moc hipnotyzującego śpiewu, ale ich skrzydła zostały zastąpione rybimi ogonami. I choć syreny to istoty mitologiczne, to wiele osób na przestrzeni lat twierdziło, że je widziało. W 1608 roku marynarze przemierzający Ocean Arktyczny zauważyli, iż na tafli wody dryfuje kobieta. Przynajmniej w pewnym sensie, bo choć miała kobiecą twarz, piersi, to jednak nie posiadała nóg, tylko centkowany rybi ogon. W 1850 roku w jeziorze Lakar mężczyzna zauważył lewitującą nad wodą dziewczynę z rybim ogonem. W 1885 roku w okolicy wyspy Cape Breton rybacy zauważyli unoszącą się po tafli wody dziewczynę obróconą plecami. Mężczyźni byli pewni, że jest to topielec, jednak gdy zbliżyli się do ciała, ono zaczęło się poruszać i obróciło się. To była kobieta. Wyglądała normalnie oprócz tego, że miała niezwykle długie palce. Miała też rybi ogon. Dziś chcielibyśmy Wam przedstawić jedno z nagrań, które zostało przesłane na naszego Facebooka przez Magdę N. Tak jak obiecywaliśmy, pozdrawiamy Cię w odcinku i dziękujemy za nagranie. Magda napisała nam, że nagranie zostało wykonane nad Morzem Bałtyckim przez jej tatę, który co jakiś czas wypływał swoją łódką w morze. Jej tata nagle koło swojej łódki zauważył tajemniczy niebieski i postrzępiony ogon. Ta istota pływała wokół jego łódki przez kilka minut i dwa razy była bardzo blisko tafli wody. Mężczyzna jest pewny, że widział ręce i długie srebrzyste włosy. Zresztą sami zobaczcie nagranie. Oglądajcie je bardzo uważnie. Ujawniono tajemniczy list przepowiadający przyszłość. Link do filmiku na ten temat w opisie. Sprawa Wysokiego Kamienia od dawna jest tematem wielu kontrowersji. Jedni w nią wierzą, natomiast inni traktują ją bardziej jako straszną bajeczkę. Ta historia jednak przeraża każdego. W czerwcu 1966 roku czwórka chłopaków udała się w Polsce na szczyt zwany Wysokim Kamieniem. Nazwa wzięła się od tego, iż na szczycie znajduje się biały kamień otoczony kręgiem z mniejszych kamieni, co przypomina trochę miejsce rytualne. Chłopcy wybrali się tam, ponieważ od dawna słynęło ono z paranormalnych zjawisk i wiele osób się go obawiało. Śmiałkowie chcieli przeprowadzić tam seans spirytystyczny i wywołać ducha, który miał nawiedzać tamte rejony. 16 czerwca przeprowadzili ceremonię, najpierw rozpalając ognisko, które miało nadać mistyczności całemu wydarzeniu. Niestety niewiele się działo, przynajmniej do pewnej chwili. W końcu ogień nagle zgasł, a chłopcy usłyszeli kroki, jakby ktoś się do nich skradał. Szybko rzucili się do ucieczki i dobiegli do pobliskiej wsi. Niestety nie wszyscy, bowiem powróciła tylko dwójka, a pozostali chłopcy zaginęli. I pomimo poszukiwań, nigdy ich nie odnaleziono. To jednak nie koniec koszmaru. Krótko po seansie pozostała dwójka zaczęła doświadczać przerażających snów pełnych krwi, w których widzieli przerażającą istotę zwaną jako Argaroth. Po pewnym czasie ostatnia dwójka zniknęła. Wielu badaczy próbowało przyjrzeć się bliżej historii, jednak imię Argaroth trudno było odnaleźć w jakiejkolwiek mitologii czy wierzeniach. Udało się odnaleźć jedynie Angbrot, czyli boginię śmierci w mitologii skandynawskiej. Niektórzy więc uważają, że chłopcy musieli przekręcić imię i faktycznie tego dnia przywołali Angbrot i otrzymali to, czym włada ta bogini. Ujawniono tajemniczy list przepowiadający przyszłość. Link do filmiku na ten temat w opisie.